Witam serdecznie w drugi dzień turnieju podbitych ulepszeń bez koloru zielonego. Szczerze powiedziawszy, nie patrzyłem na swoją obronę, więc mogę się zaraz zdziwić. No trudno. Ale chwila? A nie, jednak przegrałem chwilę przed resetem. No wiecie, o co chodzi. Przed kolejnym dniem, więc na pewno skończyłem z obroną B. Kurczę, takie oddziały beznadziejne i gość mnie pokonał. No trudno. Okej, zaczyna się na grubo. Przydałoby się iść z Ludwikiem. Nawet mam Ludwika ze wczoraj, dobra. Co ty robiłaś, bo nie pamiętam. No bije mocno. Dlatego wypadałoby iść tutaj z Kongiem. Zamiast siary. Tylko że Kong jest taki bardziej, wiecie, no nie wymaksowany. Kurde, co ty wyprawiasz? Kong nie ma limitu, więc wypadałoby, żeby dać go na tą stronę. Dobra, no i tak to byśmy zagrali. Tak to spróbujemy. Nie mam oczywiście nic na siarę i jego potworki. Mam na pewno 9 żółtych, więc sobie od tego zacznę. A nie, sorry, nie mam 9. Nie wiem, jak ja na to patrzyłem. No ale dobra. Teraz będzie 9. Tylko czy ja nie wolę iść po Konga? Nie, no dobra, idę po tą. No okej, to bolało i to naprawdę mocno. Póki nie mam Konga, to muszę wyciszyć tutaj. No niestety tego Konga muszę odpalić. Chyba już teraz. Żeby on tutaj nie zmarł. A ile on tur odbija? 4 tury, dobra. To mogę zagrać w ten sposób. Nie. To się miało właśnie nie wydarzyć. Teraz tak. W teorii mógłbym odpalić chyba Ludwika. Ale nie chcę tego jeszcze robić, bo chyba chcę zabić najpierw tą panią. Ok, odbite wszystko. Jest wygrana. Rochefort, piechur. Piechur, więc Kong by się tutaj dalej przydał. No dobra, spróbujmy. Jakie ty jesteś klasy? Chyba wojownik. Szkoda, że nie mam nic do sorki blokowania wojowników. Pierwszy ruch zrobię taki.
Drugi ruch zrobię taki. I trzecim sobie rozjadę trochę czerwone, ale chcę wymusić roszforta. Tylko teraz chciałbym, żeby ten no Ludwik przeżył, nie? Piechura jak najbardziej mogę teraz wymusić. Niech wejdzie to odbicie. Ok, zginął Rochefort i Rochefort zginął i no. I Anka, i w sumie Okonan, wszyscy, mimo że mają klasę wojownika, to poginęli bez odrodzenia, co mnie bardzo cieszy. Dobra, tutaj też chyba sobie zagram w ten sam sposób. Już jest 5 kart przełamanych. Ją by było fajnie odbić, kurczę. Tak samo Rochforta, kurde, nie wiem czy nie zagrać ze złotko tutaj albo Kitty, bo Gestalta, Rochforta i tą Fulgię można by odbić, tylko że ona zadaje 40% więcej obrażeń celom światłości. No nic, spróbujmy. Dobra, jest całkiem sporo fioletu. Na pewno jest 8. Ok. Ułożyło się to całkiem nieźle. No ale stop. Czy Teddy Sherry naładuje? Nie, niestety na Teddy Sherry trochę zabrakło. Ale chyba rozbiję ten diament, bo da mi to sporą kaskadę i szansę na zabicie Ryśka, chociaż no nie sądzę, żeby zginął. Ale spróbujmy. Dobra, nic. Spróbujmy tutaj wybić. Chyba odpalę jeszcze raz Ludwika, albo nie odpalę, zapomniałem, że jest zasłona. Ale tutaj jest walka na pewno już pod kontrolą. Oczywiście może się odradzać, ale ja zaraz wyciszę sobie też Fulwię. I Peter, czy tam Peter, pokonany. Skąd w ogóle jesteś, koleżko? Every Butterfly. Malutki sojusz, ale życzę wam wszystkiego dobrego. Mamy Chanji, którą Yomi Geshalta mogę oczywiście Kongiem odbijać. Na Lunę i tak niczego nie mam, bo Lunę możemy kontrować Hipnosem lub Seshat w kostiumie, ale ja tych kart nie posiadam, więc jedyne czym mogę kontrować to Lixiu, o ile przeżyję. I kurde, fajna plansza znowu jest, ale zacznę sobie od tego diamentu. To będzie druga tura.
I wymuszę Chanji. Oczywiście sobie tutaj wyciszę tą lunę. A najlepiej to po prostu ją wybiję, jak pozwoli. Dobra, no i tutaj już kłopotu nie będzie. W sumie nie zwróciłem uwagi, czemu Ludwik. Aha, dobra. Więc Ludwik tutaj jest w sumie Chanji go zblokowała. Na szczęście jest jeszcze Xolp, który idzie z ratunkiem. Jednej tury tylko nie może jeszcze rzucać, także nie ma tragedii, bo już mogę. Świetna plansza, więc tutaj tylko ślepy by chyba mógł przegrać. I został mi ostatni atak. Gold Fox, coś mi mówi ta ksywka. Ale nie powinna raczej. No i tu jest ta sama sytuacja, czyli ten słot, który mam, powinien być dobry. Kong odbija Fiskoila i Gilasha. Tylko po prostu musi Kong przeżyć, to jest główny warunek. Dobra. Tu już ta plansza nie jest aż taka świetna, ale mam diament żółty, co da mi jakby czas na zbieranie klocków, tylko chyba sobie wolę zagrać ten niebieski diament na razie i podładować jakieś czerwone. No niestety, ale ten diament muszę zagrać i chyba zagram go przez takie combo większe. Dobra, i tutaj będę chciał na pewno wyciszyć tą całą stronę, bo będę chciał tam grać. Nie, będę chciał wyciszyć jednak tutaj w ten sposób. Oby nie poszło combo. Dobra, i w tym momencie mogę Gilasha już wymuszać. Niech on nam się odbija. Ale i tak rdzeń mnie zaatakował i tutaj chyba tego nie przetrwam. No liczyłem, że iskierkę uda mi się zabić, ale coś tu nie pykło. Oczywiście on ma unik, ale muszę bić, nie mogę tej tury czekać, bo jeśli go teraz nie zabiję, to jest tak przegrana. No i unik. Także nie wiem, może gdzieś popełniłem błąd. Bo klocki były. Może trzeba było po prostu skupić się nie na ciemnopierzu, tylko na iskierce. Trzeba było wybić iskierka, nie ciemnopierza. I tu chyba był ten błąd. Także nic, dzisiaj przegrana. Ale obrona była dosyć mocna. Fajne oddziały już zrobione. No nic, trudno się mówi. Dobrze, że nie za zero. I gdzieś tam dalej jestem jeszcze w grze, no ale wiadomo, ten 1% będzie trudno utrzymać. Revenant z Nemezis, gratulacje. Mamy tutaj z piwiarni tatę Ludwiczka.
Swoją drogą świetna postać kreskówkowa. Także również gratulacje. I to by było chyba na razie na tyle, jeśli chodzi o naszych rodaków. Jednakże wszystkim życzę powodzenia w tym turnieju. Wygrywajcie jak najwięcej. Zbierajcie nagrody, trzymajcie się.